wybrałam trójkę artystów bardzo znanych, każdy w swojej dziedzinie. Artystów, którzy stanowią podstawę kanonu polskiej sztuki wizualnej i filmowej. Łączy ich kilka czynników. Pierwszy z nich to jest trauma wojenna, która jest obecna w ich twórczości przez właściwie całe ich życie. Drugim czynnikiem jest to, że się znali i być może w jakiś sposób nawzajem inspirowali. Łączy ich data urodzenia, która jest bardzo znamienna. Wchodzili w wiek dojrzewania, kiedy rozpoczęła się wojna. Ta wojna się nałożyła na bardzo trudny czas przechodzenia z dzieciństwa w dorosłość. Wiek, który jest dla każdego traumatyczny, a w szczególności, kiedy na ten czas nakładają się wszystkie wydarzenia związane z tym, co wojna niesie.